Cześć, dzień dobry. Witamy Was ponownie w naszym studiu na Wydziale Filologicznym. Tym razem gościmy magister Agatę Głaz, którą możecie znać właśnie z naszego wydziału. Jest to wykładowczyni w Katedrze Filologii Słowiańskiej i prowadzi m.in. takie przedmioty jak praktyczna nauka języka słowiańskiego. Mamy nadzieję, że dzisiaj też trochę praktycznie dowiemy się czegoś na temat tradycji bożonarodzeniowych w Słowenii. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym może tutaj tak zapytała w pierwszej kolejności, czym są święta Bożego Narodzenia dla mieszkańców Słowenii? No, święta Bożego Narodzenia to zdecydowanie jedno z ważniejszych świąt w ciągu roku w Słowenii. Oczywiście Słoweńcy nie wyobrażają sobie świąt bez tradycyjnej świątecznej choinki. A same święta, podobnie jak w Polsce, zaczynają się zazwyczaj taką uroczystą kolacją w gronie rodzinnym. I później następują dwa dni wolne od pracy. Niektórzy idą również na pasterkę. I tutaj może wspomnę, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to nie tylko święto religijne, ale również święto państwowe, ponieważ w tym czasie obchodzone jest święto niepodległości i jedności. Ale ogólnie jest to naprawdę jedno z ważniejszych świąt, tak jak w Polsce, w ciągu całego roku. To jeżeli w Słowenii mamy te dwa dni wolne, no to na pewno trzeba jakoś ten czas sobie zapewnić. Co mieszkańcy Słowenii lubią robić najbardziej w czasie wolnym? No, jeżeli chodzi o same święta Bożego Narodzenia, to na pewno bardzo dużą popularnością tutaj cieszą się jarmarki świąteczne. Są one organizowane w wszystkich większych miastach w Słowenii. Najpiękniejszy i największy jarmark jest w stolicy Słowenii, w Lublanie. Kramy bożonarodzeniowe znajdują się w tej części, gdzie jest starówka, rozciągają się wzdłuż rzeki Lublanicy. No, można tam skosztować wielu smakołyków, znajdują się tam, wiadomo, różne ozdoby. W tym czasie organizowane są również w miastach bardzo często liczne koncerty, jakieś wydarzenia kulturalne. Także aktywnie, na świeżym powietrzu. No, poza tym, jeżeli chodzi o czas świąteczny, to dzieci w Słowenii mają bardzo wiele szczęścia, że tak powiem, ponieważ w tym okresie obdarowywane są aż trzykrotnie. Jako pierwszy przychodzi do dzieci Miklaus, czyli jakby nasz Mikołaj. I przychodzi on do dzieci w nocy z 5 na 6 grudnia, przynosi prezenty. I według starej ludowej tradycji Miklaus pojawiał się w towarzystwie tak zwanego parkla. Parkel. Jest to istota podobna do demona, do diabła. I zazwyczaj Miklaus obdarowuje dzieci, dzieli im smakołyki, a parkel je straszy. Dzieci otrzymują prezenty także w wieczór wigilijny, 24 grudnia, i wtedy przychodzi do nich tak zwany Bożyczek. No i jako ostatni pojawia się w tej historii Dedek Mraz, czyli nasz Dziadek Mróz, który przychodzi do dzieci z 31 grudnia na 1 stycznia i również obdarowuje je. Mam wrażenie, że bardzo dużo postaci się pojawia w święta w Słowenii, ale mam też wrażenie, że kultura słoweńska w kwestii świąt Bożego Narodzenia jest dosyć podobna do naszej polskiej. Jak wygląda wieczerza wigilijna? Czy to też jest tak jak u nas, 12 potraw, wszystkiego trzeba spróbować, żeby mieć później szczęście? Jak to wygląda? No niestety nie, akurat tutaj się różnimy. Tutaj jest sporo różnic. Słoweńcy nie mają takiej tradycyjnej kolacji jak w Polsce, składającej się z 12 potraw. Na każdym stole słoweńskim obowiązkowo znajduje się tak zwana potica. To jest takie tradycyjne ciasto słoweńskie o owalnym kształcie. Jest ono zazwyczaj nadziewane makiem albo orzechami. Poza tym na stołach znajdziemy również biftek. Biftek to jest taki jakby nasz tatar, mięso mielone, dobrze doprawione. I tak zwana francuska solata. Jest to sałatka, która przypomina troszkę polską warzywną sałatkę. No, składa się ona z drobno pokrojonych ziemniaków, marchewki, ogórków kiszonych. Doprawione to wszystko jest majonezem. Odrobinę się różni w smaku, ale generalnie jest bardzo podobna. Nie są to może takie dania wywodzące się z jakiejś głębokiej tradycji słoweńskiej, ale z biegiem lat stały się one takimi potrawami tradycyjnymi, które często goszczą w tym okresie właśnie na stołach świątecznych Słoweńców. Słoweńcy w czasie świąt wychodzą gdzieś jeszcze trochę poimprezować, może zabawić się gdzieś na mieście? Tak, zdecydowanie. Jest bardzo dużo imprez, zarówno w pubach, czy w jakichś lokalach. No tutaj może wspomnę o Nowym Roku, bo zdecydowanie jest to taka impreza, która przypomina polskie imprezy, i domowe, i klubowe, że tak się wyrażę.
No, sam Nowy Rok jest to dla Słoweńców no, spore wydarzenie, podobnie jak do Polaków. Wyjeżdżają bardzo często w góry w tym czasie. No, spędzają czas na świeżym powietrzu, uprawiają sporty. No, tutaj zdecydowanie dominują narty zjazdowe. Też biegówki, ale narty zjazdowe są zdecydowanie bardzo popularne w Słowenii. Organizowane są również liczne imprezy okolicznościowe, takie na świeżym powietrzu w czasie samym Sylwestrze, także jest to bardzo podobnie jak w Polsce. No jest może jeden taki obyczaj, znaczy obyczaj, taka zasada. Słoweńcy twierdzą, że z samego Sylwestra nie powinniśmy jeść drobiu, a raczej wieprzowinę. Chodzi tutaj o to, że kura odgarniając piasek wykonuje taki ruch wstecz, do tyłu. I oznacza to jakby jakąś porażkę, krok wstecz, podczas gdy sam Nowy Rok jest to początek czegoś nowego, krok do przodu. Dlatego powinniśmy jakby unikać tego drobiu i raczej jeść inne mięso. Czyli rozumiem, że Słoweńcy wierzą trochę w te swoje podania a propos szczęścia i przyszłości. To czego mogą sobie życzyć tak właściwie Słoweńcy wzajemnie, na przykład w związku z Nowym Rokiem albo na święta? No, chyba tak jak wszyscy, spokoju przede wszystkim na świecie, w obecnej sytuacji, o to chyba się wszyscy martwimy i na pewno to jest dla nich najważniejsze. Szczęścia, zdrowia i to w zasadzie tak jak mówiłem, myślę, że te życzenia się raczej nie różnią od naszych. Ja myślę, że możemy teraz naszym widzom też złożyć takie życzenia, może po słoweńsku właśnie. Ja co prawda specjalistką od słoweńskiego nie jestem, całe szczęście mamy tutaj prawdziwą specjalistkę, więc jak to by byłoby po słoweńsku? Oczywiście, żyli mu wam wesele praznike i sreczno i uspieszno nowo leto. Czyli wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku dotyczącym naszych w ogóle tradycji świątecznych na świecie. Zapraszamy was do obserwowania naszych social mediów i co do zobaczenia.